Siemaneczko, witam was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z Isaaca na moim kanale. A dzisiaj przejdziemy, teraz sobie przejdziemy do gierki od razu. Ja tak kurde nie pamiętam, o halo, czemu gierki nie przechwytuję, pamiętam, że graliśmy Łazarzem alternatywnym, ale kurde nie pamiętam na jakim etapie, co tam robiliśmy dokładnie. Okej, na pewno użyjmy sobie tego. I pamiętam, że do góry szliśmy, ale dlaczego? Nie pamiętam. Na czasie nam nie zależy. Dajcie mi chwilę, potrzebuję jakiś moment, żeby się zorientować w sytuacji. Tu sobie wejdziemy. Chyba miałem tego nie używać, czy co, z jakiegoś powodu, ale nie pamiętam dlaczego. Halo, wysadź się mordo. Bądź dobrym ziomeczkiem, dobra, dziękuję. Co mamy tutaj? Tu diamonds. Na razie nie. Idziemy dalej. W arcade roomie co było? Był ten ziomeczek, na którym nie planuję grać, bo po prostu za dużo czasu to zajmie. Szczególnie, że mam miejsce. Wow! Mamy życie, szczęście na minusie, wow. Od tego to kurde nawet nie wiedziałem. Wooden nickel. Two of diamonds to sobie użyjemy, bo to jest Dunk Depths 2. Spod spodem Kupitarów. Ajajaj. Chyba chciałbym tego użyć, to kupić. Dobra. Tak, czy my mamy drabinę? Jako żywy łazarz. Dobra, kupmy to. Tak na Steam Sale. Bamski. BFF. Nie stać mnie. Kupmy to. Kluczyki, spoko. Halo, nie chciałem tego brać. Weźmy sobie serduszka jakieś i co dalej? Tu mamy bombę za bombę. Nic ciekawe, czy w sumie może crawl space jakiś będzie, nie? No, można spróbować, czemu nie? Kurde, nie ma baterii w sklepie. Jakby tutaj zdobyć ładunek. Trzy pokoje. Z czego jeden to walka z matką. Albo tutaj karta full może. Tutaj nie masz szans, żeby przed, prawda? No nie. Wydaje mi się, że ty masz mamski. Liczyłem na... Opłacało się, i tak zdobyłem więcej monet niż z tego. Blankrum. To sobie weźmy, czemu nie? I tak zdobyliśmy więcej monet niż kosztował nas Soulheart, więc... Whatever. Tu jest bateria! Ła, jak boli! Ojejku. Ajajaj! Dobra, mam nadzieję na Jerę. Robić to, czy nie robić? Nie wiem, czy to jest kurwa taki świetny pomysł. Liczyć na Jerę. Super secret? Nie. Tu też nie będzie. Ajajaj! No jest spoko, ale bardziej by się podoba to, co mamy. No szkurde bele, dobra. Ty, no nie, to nie zadziała. Jako ten musimy iść na walkę z bossem. Żeby jako żywy wyjść na następnym piętrze, żeby drabina zadziałała. Dobra. Tak czy siak idziemy tutaj. Dobra. Mamy tu walkę z przeciwnikami. O czym to świadczy? Mamy Jerę. Wow.
Au. Mamy Jerę. To oznacza, że... Kurwa, że nic mi to nie da. Chyba, że Jera się podwoi. Nie. Niedobrze, niedobrze. No dobra, jesteśmy z powrotem. Tak, na czym stanęło? Dobra, jest jedna opcja, żeby jakby, no to jeszcze, naprawić? Nie wiem, czy to dobre słowo. Wtedy trzeba zmienić postać. Ale żeby zmienić postać, mam jedną... O, kurwa, nie zdążyłem. Mogę zrobić tak. I iść do... Znaczy zmienić postać. Za dużo powiedziane, ale... Naładować trochę przedmiot aktywny. I możemy tutaj wejść wtedy. To tu też mogę flipować? To tegoż, to nie wiedziałem. I sharp plug. Dobra, pytanie ze 100 punktów. Czy ja chcę tego użyć teraz? Chyba nie. Umarłbym, nie? Jakbym to zrobił w tym momencie. Dobra. Karta Devil, użyjmy sobie od razu. Tak. Dobra. Dobra, teraz tak. Tak, mamy zmiankę. Tak, ja się teraz zmienię. Co tu się właśnie stało? Halo? Co? Co tu się właśnie stało? Hive Mind zdecydowanie będzie lepszy od czegokolwiek, co mogłem tam dostać. A co ja mogłem tam dostać? Kupi Taru. Taru jest spoko, ale... No myślę, że to jest zdecydowanie lepsze. I w tym momencie, po walce z bossem, mamy zmiankę. Nie cofamy się, bo idziemy na zwykłe podejście. W tym momencie, prawda? Prawda. Kurde, przydałoby się to szczęście zwiększyć trochę. Był jakiś kluczyk? Był. Ciekawe. O, to będzie długie podejście. Za dużo kminie, bo trochę się cykam nimi tak przejść na pałę, nie? Tymi łazarzami. Chcę maksymalizować jakby to, co się tutaj dzieje. Whatever. No cholera jasna, przydałoby się, kurde. O, był super secret room. Czemu ja go wcześniej nie zauważyłem? Jak tam szukałem? Skidu, przecież ja byłem w super secret roomie. Cholera jasna. Czekaj, a tu żyje Blankrun. Serio? Dał... Statystyki mi dało! Ale to było zajebiste użycie Blankrun. O Jezus Maria, ale jestem zadowolony. Teraz, no, to było przegenialne. Ej, to było naprawdę, naprawdę dobre. To mi się podoba. No tak to może to wyglądać. No panie, panie i panowie. Patrzcie na te obrażenie, prawie 9 punktów obrażeń, 3,75 tirsy, no. I mamy zmiankę na następne piętro. Dobrze, podoba mi się to, jak wyszło to piętro. Dobra, matka zdechła. Teraz tak, bierzemy... Nie, bierzemy negatyw, zdecydowanie bierzemy negatyw. No, idziemy na... Sheol. I serio nie trafił się Angel Room? Ale słabo. Idziemy na na Sheol, bo mamy mega dużo czerwonych serduszek, którym moglibyśmy chcieć się pozbyć po prostu. Aha, mamy tego. Zapomniałem. Ale przypał. Wiesz co? Wiecie co?
Weźmy to. Niech będzie. Ciebie to sobie chętnie wysadzę. Użyjmy flipa. Weźmy sobie... O, przemiana w conjoint. To ciekawe. No, to bardzo ciekawe. Weźmy sobie na tobie Eternal Hearta. Będziemy mieli bomby, bo będą skrzynki. A ze skrzynek wow. A ze skrzynek myślę, że zdobędziemy na pewno jakieś. Teraz tak, idziemy tutaj. Oczywiście od razu Eternal Heart odpalony. Idziemy tu. No. No to by się przydało zwiększyć obrażenie. Ty masz połowę mniejsze obrażenie niż, ta, niż twój braciszek. Dobra, fajnie, że strzelasz swojego ziomka, mordo. Lock up! No to się przyda. No to się zdecydowanie przyda. Na jakieś skrzyneczki na Shiolu. Fuck! Ole, to było bliskie. Prawie tutaj otrzymałem obrażenie. Chociaż w sumie na tej postaci to nie jest taki problem. Mamy Soul Hearty jeszcze. Algis. Algis jest okej. Weźmy sobie. Czemu nie? Oczywiście na tym piętrze chcemy tutaj poprzechodzić w miarę sporo, żeby podładować przedmioty. Przedmioty jak przedmioty, ale no, hard containery przydałoby się tutaj ogarnąć. The Stars. Co? O, jeżeli jest planeta... Zmienili start? Okej. Okej, a wejdźmy najpierw do Curse Roomu i stąd się wyteleportujemy Starsem. Albo i nie. Albo użyjmy po prostu Aldis. Dobra. Też może być. Nie powiem, że nie. Dobra. No, zdecydowanie ten to kosi. Na początku myślałem, że żywy Łazarz będzie kosił, ale teraz widzę, że niekoniecznie. Dobra. Dawaj, dawaj, dawaj. Umrzyj, Pip. Panie Pip. Nie! Dobra. Nieważne, nie było tematu. Wydawało mi się, że ogólnie wcześniej alternatywny Łazarz, znaczy ja oglądałem urywka, tak? To u niego oglądałem przede wszystkim. Alternatywny Łazarz ładował tylko ze swoją zmianą, jakby swój przedmiot aktywny. A teraz chyba jak jesteśmy tym drugim, to też się ładuje. Tak, no tak mi się kojarzy. Karta Stars, weźmy. Weźmy, weźmy. Nie, nie odpalamy na razie. Tu na pewno chcemy wejść do tej skrzyneczki. Wow. Wow, serio? Nie! Nie chcemy dostać obrażeń. Zdecydowanie nie chcemy dostać obrażeń, bo Angel Devilurum. Mam nadzieję, że Angel. Dobra, odpalmy sobie tutaj kartę Sun. Nie. To jest jeszcze w miarę proste pomieszczenie z dwoma pinami, to... Dobra. Najlepiej jakby on wybuchł jeszcze, nie? Dobra. Nie udało się, żeby wybuchł, ale i tak poszło w miarę prosto. Przestraszyłem się i zapomniałem, że... Wow. Nie zmniejszyło nam, prawda? Szansy na Angel Devilurum. Kurwa! Teraz zmniejszyło na 100%. Fuck! Niedobrze. I mamy za małe obrażenie na żywym Łazarzu. Trzeba na nim troszkę zwiększyć obrażenie, jakiś damage output, cokolwiek. I obaj mają na minusie szczęście. Dlaczego? Nie rozumiem.
Dobra, kartę Sun. Użyjmy sobie, niech będzie. Berkano. Niech będzie. Teraz tak. Co mamy tutaj na dole? Nic ciekawego. Ale są efekty, te kurde tak działają jakby chciały, a nie mogły. Tak mam wrażenie. Tutaj na kim ja miałem te losowe efekty? Dobra, zaraz to sprawdzimy. Na którym to łazarzu były te losowe efekty? Kurde, nie jestem pewien, wydaje mi się, że na tym tym. No pajacu głupi. O, to przez chwilę jeszcze działa. Nie ten przycisk. Teraz tak, losowy efekt. Na kim mam losowy efekt? No w tamtym łazarzu. Tutaj do kółki. Wow, serio? Tylko play do kółki mamy? No dobra. Heh. Niech będzie, niech będzie. Może i tak. Dobra, idziemy w stronę walki z bossem. Nie ma co tutaj przedłużać za bardzo. Tu do góry nie idziemy. Idziemy tutaj. Dobra. Ogarnięte. Tu oczywiście robimy osłonkę na czerwone serduszka. Dobra. A nie, na luzaku. Na luzaku. W ogóle byliśmy sobie z narzeczoną dzisiaj na tych, na lodach, nie? Na bulwarach. I kurde, jakie drogie lody teraz są. Halo, gdzie jest mój przeciwnik? Tutaj. Ja to tak... Znaczy, wiecie, nie, spoko, no poszliśmy na te lody, no trudno, innych nie ma. Ale kurde, jak te ceny poszły do góry, to jest dramat. Ja pamiętam jeszcze, kurde, jak dziś, jak kurwa lody były za złotówkę, złoty 20, jak pamiętam, jak podróżowałem po złoty 50, to było dużo. A teraz? 6 zł? Za lody? Panie. Co to kurde jest? Ja się pytam. Dobra. Dobra, ten sobie zdech. Okej. Okay. O, Trinity Shield. Super. Trinity Shield jest mega spoko. Niestety. Dalej brak Angel Roomu i Devil Roomu. A szkoda. Dobra, idziemy dalej. Teraz jesteśmy jako który łazarz? Jako żywy, to bardzo dobrze. Bo... O Jezu, Abel? Seriously? Co tam pod spodem jest? Pin down dice? Dobra, robimy tak. Tak. Robimy tak. Używamy tego. Empress, nic ciekawego. Bierzemy spin down dice. Na co możemy to zmienić? Na łopatę. Nic... Halo. Kurde. Na łopatę, nic ciekawego. To możemy zmienić na proptosis. Proptosis jest ciekawe, ale strasznie zmniejsza range'a, więc chyba nie chcę. Proptosis. Ciebie to sobie na pewno morderczo wysadzę. W ogóle nie ulega żadnej wątpliwości. No dobra, co? Użyjmy tego. Weźmy to proptosis. Ile mamy range'a? 8. Jak bardzo nam to zmniejszy range'a. No to optycznie nam zmniejszy range'a tylko, nie? Tak ogólny zasięg to mamy podobny. Ciekawe, ciekawe, nie powiem, że nie. W takim wypadku, jak mamy spin down dice'a, to chcemy chodzić wszędzie, tak naprawdę. Gdzie się da. Żeby go ładować i wykorzystać jakoś niedługo.
Problem z Proptosis jest taki, że my nie chcemy za bardzo podchodzić do przeciwników, żeby nam pociski nie wybuchły na ryj. Mam wybuchowe pociski, przydałaby się odporność na eksplozję. Albo jakiś ciekawy efekt zasięgowy, który zniweluje efekt Proptosis. Na przykład, nie wiem, laser albo, nie wiem, brimstone. Brimstone jest najbardziej realny z tego wszystkiego, bo możemy dostać maszynę do donate'ów. A z maszyny do donate'ów, Emphas. Emphas sobie użyjmy. Crowdface? Niekoniecznie. A szkoda. Z maszyny do donate'ów możemy dostać Bloodbaga, a z Bloodbaga jest brimstone. Pod Pindown Dice. Tego się nauczyłem, oglądając rybka. Zapamiętałem to. Bo Spin Down Dice, tak szczerze mówiąc, chyba pierwszy raz mi się w sumie trafił w rozgrywce normalnej. Zbieramy wszystkie monetki, które się da. Jako że co piętro mamy sklepik Angel Roomowy, w którym możemy dostać tak naprawdę cokolwiek, więc to jest też spoko. Dobra. Wow, wow, to jeszcze nie... Wow, myślałem, że to już wszyscy przeciwnicy. Czy tutaj coś jest ciekawego? No chyba nie, ale i tak sobie rozwalimy. Jakieś znajdźki, jakieś te kojniki. To w sumie się równa ze znajdźkami. Też jest spoko. Dobra. Chwila, moment. No dobra, jestem z powrotem. Narzeczona na chwilę zajrzała do pokoju tutaj, bo była w łazience. O nie, nie lubię tego pokoju. Nie, no kurde bele. Dobra, nieważne. Nic nie widzieliście. Dobra, fajnie jest to w tej postaci, w tym momencie, że ma tarczę, więc nie jest aż tak papierowa. Łatwiej nią uniknąć obrażeń. To jest mega, mega gites. Będzie teraz dużo prostsze granie nią. No, panie Kuko, proszę umrzeć, dziękuję. Wow. No właśnie o tym mówię, nie? Zgranie z Proptosis na wybuchowe pociski. To może być miecz obosieczny, co najmniej. Delikatnie mówiąc obosieczny, no to kurde. O! Delikatnie mówiąc, no kurwa w sumie a nie, amnezja! Ale źle. Dobra, już użyjmy drugi raz, a co tam? Nic ciekawego. Dobra i super. Mamy naładowanego Spin Down Dice'a. Jeszcze nie mamy tego naładowanego. Ojej! Niedobrze, niedobrze. Szarżuje. Trzecia szarża, dobra. Porobione. Naładujmy sobie żyćko. Mamy chyba 100%. Zdechnę. Wow. Jednak nie. Jednak nie zdechnąłem. Bierzemy Empress oczywiście. Mamy... dobra. Mamy troszkę tutaj w miarę okej zadanie. Dobra, trzeba unikać, kurde, pamiętać o tych oczach, co tu latają. Dobra, zdech się. Jezus moja, jak ja nie lubię tego bossa. Tak mi ciężko zawsze się go unika. Czy teraz jesteśmy jako chyba zwykły, prawda? No trudno. Dobra. Jest ok. Teraz wystarczy stać naprzeciwko niego. I to powinno wystarczyć, bo mamy tarczę. Oczów się pojawia. Chyba że zacznie walić laserami, no to to będzie delikatny problem. Ale tylko delikatny. Waś kurwa mać! Okej,
pojawił się Angel Room. Ja użyłem niechcący zmianki. Naprawdę. Kurwa mać. No nie. Dlaczego ja użyłem zmianki? Ej, niechcący. To mi zmieni na dobrego łazarza, ale... I będzie ładować przedmiot, dlatego walczę z aniołem. Bo to mi ładuje przedmiot. Dobra. Co? A, Little Horn. Dobra, to jest opis Little Horna. Słabo, bardzo, bardzo, ale to bardzo słabo. Szczególnie, że nie widzimy piętra. I nie pamiętam, gdzie byłem, a gdzie nie byłem, żeby naładować zmiankę. Jako ten oczywiście łazarz, idziemy na dół. Ale co poza tym? No poza tym, kurde, niewiele. Dobra, a co tu jest? Okej, bardzo... Okej. Specyficzny pokój. Ech, bardzo niedobrze, że nie mamy zmianki. O! Jak ja na ciebie czekałem. Proszę, daj mi to, czego chcę. Oh yeah. To jest to. To jest to. Mhm. Właśnie tak. To jest ten moment, gdzie ciśniemy. Dobra. Dalej nie mamy na zmiankę, ale mamy Brimstone'a na przykład. Tam chyba nie było już dwóch pokoi, więc po prostu idźmy, trudno, bez flipa. Ale to będzie bolało, jak kurde trafia jakieś Secret Hearta czy cokolwiek. No, to będzie strasznie bolało. No trudno. Nie wszystko można mieć, wiadomo. Na co my idziemy? Na Shion. Tak, na Shion, na pewno na Shion, dobra. Okej. Więc idźmy. Mamy drabinę. Mamy stepler. Git. No i przydałbyś. Nie, Darkmam nie. Tu nie, bez kitu. Darkmam nie jest potrzebny do niczego. Daj mi jakąś mapę czy coś. Kompas. Nie, kompas mam. Daj mi mapę. Od kiedy ty możesz dawać runy? Nie pamiętam. Karty tak, ale runy? Immaculate Heart! Jezu, jak dobrze! To jest jeden z najlepszych przedmiotów, jakie mogłeś mordo dać. To jest mnożnik na obrażenia w tym momencie. Niewielki, bo niewielki, ale jednak. Niweluje trochę, bo my mamy na tej postaci, o ile dobrze pamiętam... Na tej postaci mieliśmy tego grzyba, który zmniejsza procent obrażeń, prawda? Czy nie? Tak, jest ten grzyb, no. No właśnie. On zmniejsza procent obrażeń. Kaki. No to jest mega ciekawe. Blankrun weźmy. No, tutaj wezmę, o tak, zrobimy. Do Secret Roomu, co w Secret Roomie? Coin, nic ciekawego. Tutaj sobie mordę wsadzimy, bo mogę. Co tutaj? Dobra. Teraz tak, Dollar Bill. O kurde. No to teraz mam zagwozdkę.
No i nie mam już tego. Dobra, zróbmy tak. Telepathy for Damis. A, to się zmienia w Telepathy of Damis. Nie. Dobra, to jest z drugiej strony. Mamy przemianę w Bookworma, okej. To na pewno zwiększy troszkę obrażonka na tobie. Okej. Okej. O nie! Czy ja chcę na tobie almondnika? No chyba nie. Dobra, nic sobie nie zrobiło więcej. Dobra, ciśniemy na razie dalej. I teraz to będziemy cisnąć. Nie, już więcej czerwonych serduszek abs... Chociaż... Może być w sumie? W sumie to może być. To na pewno otwieramy. Jako ty? Nie, jako ten drugi powinien otwierać skrzynki. Powinien wszystkie skrzynki zostawiać. Dobra. Teraz tak. Co, najpierw na walkę z bossem? Nie. Czy tak? A może być w sumie. Na szatana. W sumie i tak wyjdziemy z walki z bossem, nie? Normalnie. Dobra, teraz walka z szatanem. Dobra, pociski na mnie straszne, bo mamy tarczę, więc jest spoko. Jakieś tam obrażonka ciśniemy. Miekule tarp zawsze nam fajnie tutaj odbił statystyki. O kurwa. Jakim, czemu ty przede mną się pojawiłeś, mordo? Dobra, zabity. Delirium. Na pewno nie. Na mega szatana idziemy. Tu przede wszystkim. Najważniejsza tutaj walka. Jeżeli się trafi po mega szatanie, to wtedy ewentualnie można kombinować. Dobra, odpuszczmy tutaj. Wow. Fuck. Nie, absolutnie nie, to zostajemy. Endless Nameless. The Lovers. Spoko. Odpalmy, bo... Bo tak? Po prostu bez jakiegoś szczególnego powodu. Halo. Nie chcę zmieniać trinketa. To przede wszystkim, no, poprawić trochę na krześle. A, wy byliście już dzisiaj na... rowerach, na lodach. To? No ja powiem wam, że kurde przy tej pogodzie to... Kurde, taka piękna sprawa nad rzeką. Tobie... na rowerki pojechać. Lody zjeść. Baja. Tak powiem wam szczerze. Że zajebista sprawa. Kurde, szkoda, że... Nie miałem więcej czasu, bo musiałem ponagrywać trochę jeszcze dzisiaj przed pracą. Że w sumie chętnie bym posiedział nad wodą jeszcze, nie? Ale, ale... No niestety. Nie ma czasu. Ła!
Chodźmy tutaj. Nic ciekawego. To wyjdźmy stąd. Cały czas mam nadzieję jeszcze, że się pojawi jeszcze jedna Blood Donation Machine. Podwójny Brimstone, to by było koks. Nic ciekawego. Dobra. Czyli jesteśmy teraz zwykłym łazarzem. I co tam było? Aha, głowa ryby, to nic ciekawego. Jesteśmy zwykłym łazarzem. Więc teraz ty masz drabinę, tak, ty masz drabinę. Dobra, więc z tobą chcemy przejść na następne piętro. Mamy zmiankę. Czekaj, a co tam było na zmiance? Tak szczerze, to kurde nie pamiętam. Co tam było na zmiance? Tak bez kitu nie pamiętam. Kurde, waham się. Dobra, chuj, wezmę to. Zrobię tego flipa. Właśnie, dolar billa to dawało. Zróbmy tak. I zróbmy tak. Niech będzie. I damy tobie trochę kluczyków. Wow! Ej, bez kitu. Halo. Kto miał? Ty miałeś kluczyk. Dobrze, ej, zajebiście. Dawaj skrzynki, mordo. Dawaj skrzynki. Jak najwięcej. Daj co masz, mordo. Paperclip? Po co mi paperclip? Telepils? A niekoniecznie. Paperclip też nie bardzo. Empress bierzemy ze sobą i idziemy na Darkroom. I idziemy na Darkroom. Ja coś jeszcze chciałem na tym piętrze. No nie. A wyleczyć te pół serduszka jeszcze. I to wszystko. Nie ta postać. Weźmy Telepilsa i idźmy do do Challenge Roomu. I tam się zmienimy w żywego łazarza. I to jest dobry pomysł. Jere, bierzemy ze sobą, ale głupi jestem. Trzy walki, właśnie, to nie jest super challenge room. To mnie git. Ej, to jest bardzo git. Tower nie. Dobra, idziemy. Idziemy na następne piętro, idealnie. To było zaplanowane oczywiście, tak? Nie myślcie sobie, że nie. To było zdecydowanie zaplanowane. Tak po prostu miało być, że ja policzyłem i udawałem, że nie ogarniam. Dobra, idziemy na Darkroom. Zobaczymy, jakie przedmioty nam się trafią. A, tylko właśnie, to podwoi. Chociaż w sumie może być. Fruitcake. Bierzemy.
Sci-fly! Bierzemy! Bierzemy. Szczerze, będę brał wszystko. Big Beautiful Fly. Ale zajebiste efekty mamy. Co tu się dzieje? Skullback. Może być. Niech będzie w sumie. Pału nie ma, dupy nie urywa. O! Ty mi daj mi jakiś przedmiot. Angel Roomu. Daj mi Secret Hearta. Albo... kurwa cokolwiek. Albo latanie jakieś. Też może być. Też będzie fajnie. HP up. Mogło być lepiej. Ale nie będę narzekał. Kurwa, nie chciałem tego wziąć. Chuj, niech będzie. To jest damage up i range up. Przejdźmy w dół. Przejdźmy całe piętro, zanim pójdziemy na walkę z bossem. Dobra. Dobra. To za pigła? I found pills. W sumie latanie mamy na nim, więc jest... Od czego ja dostałem obrazy? Ja nie widzę swojej postaci, co tu się dzieje? Halo? Ej, ja nie widzę Isaaca. Co tu się dzieje? Ja mam spin down dice'a, ale ja głupi jestem. Powinienem sprawdzić spin down dice'em, co... Ajajaj. Niedobrze. Teraz jest, kurde, mam mało szczęścia, więc... Od czego ja dostałem obrażenia? Co to ma być? Okej. Blank Room. Algis. Miałem nadzieję na Jere. To jest dobre. No tego to nie zamienię. Degas, spoko. Halo. Dlaczego mój pocisk wypuszcza inne pociski, które wybuchają? Co tu się dzieje? Ja się pytam. O co tutaj chodzi? To poszło nie tak. Po co ja brałem Almond Milk? No kurde, nie zauważyłem go. Dobra. Ale nic się nie stało. No dobra, trochę się dzieje. Nie powiem, że nie, bo mamy mało życia. W porządku. HP sobie zbieramy oczywiście. Sobie jak najszybciej. Nasz przedmiot aktywny. O nie, 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 nie! Adwersarii! Proszę cię, nie zabijaj mnie. Znaczy, nie zabijaj mnie, nie zadaj mi obrażeń. Zabić mnie raczej nie zabijesz. Chociaż pół wie tak naprawdę. Jest, jakie małe obrażenia robię. Amnezja, na pewno tego nie chcę użyć. Wchodzimy do Secret Roomu. O! Mr. Isaac. Który się zmienia w gówno. Więc zróbmy tak. Zróbmy flipa. Wróćmy to jako drugi łazarz i drugi łazarz. A nie, ja tym łazarzem to chcę. To niszczy pociski. Oczywiście, że tak. Lost Contact. Zajebisty przedmiot.
Tu nic ciekawego. Lucky Toll. No Lucky Toll to sobie wezmę. Będzie lepiej działał niż Goblin, niż Nose Goblin. Dobra, worek, nic ciekawego, tu w Spades. Użyjmy po prostu. Co za pikła? No nie! Dlaczego moje pociski wybuchają mi na ryju? O, Erwas. To działa tylko jak się ma pojawić Crossbows, czyli 10, na, jeden raz na 10 razy. Halo? No czemu moje pociski wybuchają? Ja się pytam. Mister Mega? O! No to jest ciekawe. Albo D6. No, zróbmy tak. Jeszcze raz zmieńmy. O ile damy radę. Tu nic ciekawego. Chyba, że Black Harbor. Albo Justice. Też jest git. A co tu mamy? Airbus. Niestety, nie działa. No D6, kurde bele. Dajcie mi jeszcze jakiś przedmiot. Kurde, trafił mnie. Ty, no ja muszę się wyleczyć tą postacią, bo to jest jakaś masakra. No nie, no co mnie kurwa wybuchło tutaj? Kurwa i pykaki kurwa latają. Niedobrze, jest bateria. Ale co mi po tej baterii? No weźmy ją kurwa mać. Ja zdechnę od bomby. Coś tak czuję. Że tak właśnie będzie. Tu jakieś pół serduszka jest. To sobie weźmy od razu. Tam była jakaś karta. Co to była za karta? Dobra, już pamiętam. To był full. Karta tarota, głupiec. No dobra, pójdziemy na walkę z bossem, z dwoma serduszkami. Mogę dwa razy dostać hita. A mamy blanket, więc na bossie trzy razy, dobra. Niedobrze, niedobrze, oberwałem. Zdechłem! No nie, co za gówno. Drugą postacią miałem tyle HP. Nie miałem zmianki, ale zjebałem. A dajcie wy spokój, kurde bele. No nie, to było takie dobre podejście, jak to się wydarzyło, przepraszam. Halo. Dlaczego? O Jezus Maria, co za beznadziejne przedmioty, mi się trafia za dużo życia, w ogóle użyłem na nim nabranie tych przedmiotów, troszkę się pospieszyłem tutaj chyba, no. Powinien troszkę się bardziej popawić spin down dice'em i tak dalej. No trudno, co? No dzisiaj kończymy. Mam nadzieję, że wam się podobało, mimo że przegrałem. Zostawcie łapkę w górę, do zobaczenia, trzymajcie się ciepło, cześć.